Ave, Ave, Ave Maria, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maria. Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię. O Matko, spójrz, błogosław mnie. I wołam, Ave Maria, Pan z Tobą, Ave Maria. Będę Państwu dzisiaj mówił o tych wszystkich eucharystycznych martwach, aby Was przygotować do konferencji wieczór o 22.30. Wtedy to Państwu przekażę orędzie Matki Bożej, jak ona wyjaśnia objawienia jej w Garabandalu. Zanim przejdę do tematyki rozważań, Państwo pozwolicie, że dokonam pewnej analizy historycznej i podzielę się pewną ciekawostką wynikającą z wydarzeń w Garabandal, aby Wam ułatwić rozumienie, co to się dzisiaj dzieje w świecie, co się dzieje z Kościołem, no i mówiąc po góralsku, skąd my się tu wzięli? Bo to pytanie zawsze się przy wielu kazaniach, skąd my się nagle tu wzięli? Przez to Wam chcę pokazać, jak Bóg prowadzi dzieje historii świata. Pewne rzeczy pisze. Żeby zrozumieć Garabandal i dzisiejszy stan Kościoła, to muszę Was wziąć do lat 40. XIX wieku. Papież Grzegorz XVI rządzi Kościołem. Co Wam podawałem, wtedy jego siły specjalne, czyli tajemna policja, otrzymała rozkaz i ponad 2 lata wchodzili w struktury masonerii. Papieżowi nie chodziło o rozwalenie, bo już znał układ. Już wie, co zrobiła masoneria we Francji, tylko chciał poznać ich kierunek ataku. Bardzo logiczne. Dali mu raport, z którego wynikało jasno, że masoneria zmienia taktykę rozprawy z Kościołem i przygotowuje się do wielkiej rozprawy z nim. Taktyka ta miała polegać na tym, że wejdą wewnątrz do Kościoła i będą go od wewnątrz rozkładali, że złamania kręgosłupa nie dokonają, ale go tak rozłożą, że będzie po prostu samoczynnie procesem historycznym upadał. Więc papież był przerażony tym meldunkiem. Kilkanaście lat później z pomocą przychodzi opatrzność, bo jego następca Pius IX w 1858 ogłasza dogmat niepokalanie poczętej. Dziś na to patrzę jeszcze szerzej. Bóg przez dekret papieża pokazuje światu, że on kształtuje wszystkie wydarzenia. Bo niepokalanie poczęta to gest Boga. To Bóg urabia, kształtuje tak Matkę Bożą, że on przez nią chce pomóc Kościołowi. Skoro przez nią dał Zbawiciela, to i przez nią dalej chce ludziom pomagać. Że sytuacja jest trudna w świecie i że kiedyś zaatakują Kościół, bo pamiętajcie, pewne rzeczy się przekazuje. Z rządu na rząd pewne dokumenty przechodzą, żeby następca, jak przyjdzie, żeby miał jakąś sytuację jaśniejszą.
I chyba nie jesteście w ciemię bici, dobrze wiecie, kiedy przyszedł obecny papież, Benedykt XVI, przekazał mu raport jego komisji na temat stanu Watykanu i Kościoła. Decyzja papieża jaka była obecnego? Nie zamieszkał na Watykanie. Czyli pomyślcie, jaki musiał być to raport. Co tam musiało być pokazane, że papież do dzisiaj nie zamieszkał na Watykanie. Dlatego papież Pius IX, znając plany, zaczyna atakować wroga na zewnątrz. Czyli Kościół jakby twierdza, by ludziom pokazać, jeśli tak pójdą, to oni wejdą do zamku. I wychodzi słynna encyklika Quanta Cura 1864. Dodatek 70 tez syllabus błędnych zdań cywilizacyjnych. Dziś widzę, jak to Bóg nas prowadził. My te encykliki przerabiali zdanie po zdaniu. Wam wtedy tłumaczyłem, że papież atakuje wroga poza murami Kościoła, by uwrażliwić księży, bo będą chcieli wciągnąć w pułapkę. Tak jest bitwa. Zawsze bitwa polega na tym, żeby wciągnąć jak najwięcej żołnierzy w pułapkę, żeby w twierdzy było ich mniej. Proste. Więc papież wtedy przestrzega. Okazuje się, że nie trzeba było 40 lat. Gdzie już papież następny, święty Pius X, pisze encyklikę Pascendis Gregis, gdzie już mówi, że wróg jest w Kościele. I pokazuje, po czym poznać wroga w Kościele. 40 lat. To chyba było 900, nie wiem, 8 czy 6 rok. Ta encyklika, bo już Państwo, bo robi mi taka przydatna modlitwa, analiza, a stąd szukałem szybko w tej pomocy, żeby mi się złożył cały przeciąg. Czyli w ciągu 40 lat przychodzi dramat, że wróg już jest wewnątrz. Zanim jeszcze były objawienia w Lourdes, jestem niepokalanie poczęta, w 48 roku w La Salle, czyli parę, 6 lat prawie po raporcie sił specjalnych danych papieżowi Grzegorzowi XVI, przychodzi Matka Boża i tam mówi dramatycznie, co się stanie z Kościołem. Mówi o kapłana. Bóg daje pomoc, papieże przestrzegają. Byli sprytni, zaatakowali za murami. Później logicznie trzeba się bronić w murach, bronić miasta. Pius X. I wtedy, moi drodzy, z pomocą Fatimie dla Kościoła przychodzi Matka Boża. I moi drodzy, to jest raptem 10 lat po potępieniu modernistów. Tu jest tekst z wywiadu z Łucją. Mówi, że w Fatimie Matka Boża uprzedzała nas o kryzysie, którego 55 lat później, kiedy dojdziemy do Garabandal, to Matka Boża już nam powie, że to tu jest całą parą. Że Kościół doświadczy kryzysu w doktrynie, w katechezie, w moralności, w dyscyplinie, etc. My jesteśmy bardzo ubodzy, bo nie mamy tej całej rzeczywistości tych przesłań. Ostatni papież, który chce ratować Kościół, to jest Pius XII. Wydaje trzeci słynny syllabus, czyli w obronie Kościoła, encyklikę tam ją przerabiałem, już mi w tej chwili uciekła nazwa, i pokazuje, jak wróg już grasuje, moi drodzy, w Kościele. W tym czasie przychodzą później parę lat po jego śmierci, 3 lata po jego śmierci, objawienia, moi drodzy, w Garabandal. W 1965 roku, 18 października, Matka Boża już nie osobiście, ale przez ręce Michała Archanioła przekazuje orędzie.
w tym orędziu już jest pokazana zaawansowana choroba Kościoła. Że już masowo gnijemy, jak to jest delikatnie powiedziane. Liczni kapłani, biskupi, kardynałowie idą drogą potępienia. Pociągają. Czyli to jest czas teraz, że to już jest. Za sobą wiele dusz. Dziś łatwiej nam jest to rozumieć, bo mamy już słynny wykaz na przykład loży masońskiej na Watykanie, kiedy Jan Paweł II zaczął rządy z 1978 roku. Już tego nikt nie zaprzeczy. 128 prałatów i biskupów związanych z Watykanem, wszystko masoneria. Wszystko to było, większość była na soborze. Kardynał Willo, Baggio, Casaroli, cała lawina tych nazwisk, które znacie jeszcze za życia, kiedy oni Kościołem rządzili. Czyli Matka Boża, już Garabanda mówi, jest strasznie kiepsko. Wcześniej, w 1948 roku, bo to objawienie jest na naszej drodze, przychodzi Matka Boża w Monte Chiari i bije na alarm, ratujcie kapłanów. Każe się modlić za kapłanów. Bo to, co wam mówię, jest sposób na uratowanie Kościoła. Tylko trzeba odwrócić myślenie kapłanów i wyrwać ich z tego świata. Bo dzisiejszy kapłan upodobnił się we wszystkim do was w wymiarze świata. Problem moralności, duchowości, nic nie lepszy niż cały świat. I mnie te myśli dalej idą. 20 lat później przychodzi Międzygórze. Tam kapłan często jest przedstawiany, a przypominam, na gruncie objawień w Międzygórze powstał ten słynny ruch obrony ratunku kapłanów, margaretki. To, co kleje z wami po całej Polsce. To tam powstało. Czyli Bóg cały czas, moi drodzy, daje łaskę. I moi drodzy, ta bitwa dalej trwa. Oto przygotowując się do kolejnych materiałów, natrafiamy na kolejne zdania, które jeszcze bardziej wam pomogą zrozumieć, w jakiej sytuacji jesteśmy, żeby wam przynajmniej troszkę ułatwić, kiedy was ogarniają wątpliwości, czy was atakuje ktoś, że błądzicie. 3 czerwca 1962 roku, czyli prawie rok objawień jest Garabandal, umiera papież Jan XXIII. Dzwony w kościele biją, ogłasza się żałobę, bo u nas takich zwyczajów nie ma. To już... I wtedy ni w 5, ni w 10 Conchita rozmawia z mamą. Mama dała temu potwierdzenie. Że mówi, po tym papieżu będzie jeszcze 3 papieży. Skąd ci to przyszło do głowy? Pyta się mama. Znikąd mi to nie przyszło. Dziewica powiedziała mi o tym. Matka się pyta, nadchodzi koniec świata? Dziewica nie mówiła o końcu świata, mówi Conchita, lecz o końcu czasu. Dzieci liczymy. Pius Paweł VI. Jan Paweł I. Jan Paweł II. W 2010 znacie batalię, przejmuje rozkaz i zajmuje się orędziami na czasy ostateczne, które nadeszły. Czyli koniec czasu. Nie koniec świata, to jest całkowicie inny, bo będą szybko zmieniali. Koniec czasu. Często Pan tu pokazuje, że godzina oczyszczenia nadchodzi. I za naszych czasów papież Benedykt XVI ustępuje. Rok temu, no teraz byliśmy w lutym, byliśmy w Lourdes. Kiedy usłyszeliśmy tą wiadomość? Po skończonej mszy, przed 12, że media podchodzi, SMS do mnie z Polski, ja was zatrzymuję nad rzeką, mówię, przekażę wam coś, bo już trzeci SMS przyszedł, to już to musi być prawdą.
wtedy leje, pamiętacie, zimno, śnieg i mówię wam, dzieci, źle się dzieje w państwie duńskim. Papież abdykował, czyli go zaszczuli na śmierć. Dziś, kiedy pogłębiamy literaturę pontyfikatu papieża Benedykta XVI, to tylko mnie rośnie wyrzut sumienia, bo w naszych orędziach było błaganie Boga. Módlcie się więcej za papieża Benedykta. Co on tam musiał, moi drodzy, przeżyć. Czyli patrząc na te teksty, drodzy Państwo, mówię wam spokojnie, że jesteśmy na etapie końca czasu. Teraz rozumiecie dziwny tytuł tych orędzi. Chciałem je troszkę zmienić, żeby nie były takie wyzywające. Orędzia czasów ostatecznych, które właśnie nadeszły. Chciałem właśnie wycofać, bo to Bóg to podwójnie mówi, właśnie, bo które nadeszły, znaczy właśnie, dobitnie, że to już jest. Wtedy jeszcze nic nie zapowiadało, że Kościół będzie strasznie targany. Zaznaczam, nie koniec świata, że rozpoczyna się koniec czasu. To tyle do powiedzenia w tej analizie, gdzie mnie się to wszystko jakoś tak drobniutko poskładało. Przypominam, jesteśmy już przeprowadzeni przez wszystkie wydarzenia, o których wam tu mówiłem w tej analizie. Mamy przerobione wszystkie encykliki papieży, którzy przestrzegali przed dramatem Kościoła. Byliśmy we wszystkich już miejscach, poza tylko Monte Chiari. Byliśmy w La Salette, w Lourdes, w Fatimie, byliśmy w Międzygorje i kiedy patrzę na rozkaz Pana Jezusa, kiedy w zeszłym roku przygotowywaliśmy kalendarz na 2014, więc poprosiłem się zapytać, gdzie szef chce, tam pojedziemy. Choćbym się z wami zakładał, to bym nigdy nie pomyślał o Garabandalu. Nigdy. Koniec świata, tępione tylu przeciwników. W następne mrowisko wejdę. Ty, a tu brzmi, najpierw pojedziesz do Garabandalu. Przypominam, mamy Brukselę jeszcze. Koniec kwietnia i aż dwa razy w Międzygorje. To tyle tylko takiej analizy wykładowcy. Mam prawo jako historyk stosować analizę. Nie naruszam w niczym niczego. Jedynie co określiłem zło, to masoneria. Mówiąc o papieżach, tylko dokonałem analizy, abdykował, pokazałem dlaczego, wyrżnięto go po prostu. Co się cały świat rzucił się na papieża, łącznie z wilkami, o których mówił w kazaniu swoim prymicyjnym papieskim. To jest dopowiedzenie do tego wszystkiego, abyście Państwo mieli świadomość, że jesteśmy na jakiejś ścieżce, której do końca nie rozumiemy, a chcę wam pokazać, że to Bóg prowadzi. Sięgnąłem aż analizą do 150 lat wstecz, ażebyście wiedzieli, kiedy się to zaczęło. Rozstrajanie wewnątrz Kościoła to się zaczęło w latach 80. XIX wieku. Bo później ta encyklika papieża Piusa X to jest tylko pokazaniem, że jest choroba. Jeśli w języku polskim i łacińskim modlitewniki i mszały mam już sprzed 920 roku, to pomyślcie, jak to było perfekcyjnie przygotowane, rozmiękczane cały czas. Dla mnie zawsze jest fenomenem, gdzie za czasów komuny nie wolno było wyjechać z modlitewnikiem nigdzie. Wszystko inkasowali. Z Ameryki, jeśli szły o teksty polskie, mszały, modlitewniki, wszystko do Polski komuniści wpuszczali. Jak jest 8 tysięcy diecezji, to szło od minimum 8 tysięcy mszałów, licząc klasztory, domy zakonne, to przynajmniej 15 tysięcy mszałów, czyli wagon. Przypominam, to jest grubości naszych żywotów, czyli my jak mamy 1000, to 1000 zamówiliśmy w wydawnictwie, to jest 5 ton.
To 80 ton, czyli to są dwa wagony, bo 40 się wydaje na wagon, więcej nie chodziło. Jakie ilości przechodziły i nikt nie blokował to na ziemi polskiej. Bez problemu. Tylko zadaję takie pytanie. Jak ktoś musiał dobrze wiedzieć, o co chodzi, czyli nasi komuniści musieli otrzymywać rozkaz, tego nie blokujecie. Przypominam, kto z was, albo jakby ktoś miał na cud, to ci nie wolno było medalika przywieźć, obrazka, różańca, to było coś nieprawdopodobnego. A tu tonami szły zawsze z dopiskiem dar Polonii. To tylko taka analiza, powiedzmy, adwokata albo jakiegoś tam śledczego, rozumiecie? Najętego inspektora. Bo znając realia, tu takie ilości wchodzą. Czyli przeciwnik to wszystko perfekcyjnie organizował, moi drodzy, przez lata. Dlatego, moi drodzy, mogę wam tylko spokojnie powiedzieć, że jesteśmy, moi drodzy, na końcu czasów, które się zaczęły. Będą przeciwnicy to rozmydlali, że koniec czasów to jest już zmartwychwstania Pana Jezusa, bo tak stoi w Piśmie Świętym. Przecież jest tylko problem. Zaczęły się. To jest całkiem byliśmy, a koniec czasu się definitywnie rozpoczął. Trudno powiedzieć kończył, ale że ten proces jakiegoś zjawiska, którego nie rozumiemy, ale wiemy, o co chodzi. Naprawa świata. Wy jesteście wychowani w nucie kapitalizmu, wiecie. Bóg stworzył świat, człowieka, firma zaczyna nie przynosić efektu, zysku. I co się robi? No likwiduje się. No proste. Więc jeśli uznamy ten mechanizm, że wszystko od Boga pochodzi, do Niego ma wrócić, no to nadszedł czas likwidacji tej firmy. To nie znaczy zniszczenia, bo wynikiem końca czasów jest nowa ziemia i nowe niebo. Jedni to przenoszą na koniec świata już po oczyszczeniu, słuszne spostrzeżenie, a może Bóg ma na myśli jeszcze radość ze swojego dzieła stwórczego, no skoro się mu tak udało to pięknie stworzyć na początku, to dlaczego nie pokazać światu, że koniec będzie też piękny w tym wymiarze. Tyle, moi drodzy, do powiedzenia, abyście mieli świadomość, dlaczego na naszej drodze staje Garabandal i to jest już dopełnienie tych wszystkich wydarzeń. Już nie chcę wybiegać do następnych wyjazdów, co Matka Boża przygotuje nam podczas dwukrotnego wyjazdu do Międzygórza. Do Brukseli już wiem. Jedźcie, zawieźcie nam Boże błogosławieństwo, bo tam zapadają decyzje grzeszne dla całego świata. Tej 27 kwietnia ogłosili, że będą proklamowali gender, że przejdzie, a Francja pierwsza to ten samego dnia wprowadzi u siebie. Tak wrzeszczą dzisiaj media na Zachodzie. Bo my jesteśmy całkowicie za tymi wiadomościami tak daleko. Nam będą podawali wiadomości z Ukrainy, gdzie dla biegu Europy to jest nic nie znaczy, bo Europa potrzebuje tam dymu. A żeby tu zadymić sobą. Teraz rozumiemy, dlaczego Matka Boża przychodzi Garabandal w czasie, mówi, działa, kiedy są obrady Soboru Watykańskiego II. Kiedy już mamy tą świadomość, jaki jest stan, moi drodzy, tych, którzy rządzą Kościołem, czyli kierują nim. Liczni kapłani, biskupi i kardynałowie idą drogą potępienia i pociągają za sobą wiele osób. Święty Ojciec Pio w orędziu o mszy świętej mówi jasno, że Sobór Watykański nie złamał kręgosłupu Kościoła. Tylko poprzez niedwuznaczne terminy pootwierał furtki. Jest przygotowany perfekcyjny zamach, że to, co wam pokażą, czyli ten Kościół w ich wymiarze,
Wy będziecie myśleli, że on nic nie stracił z minionych wieków. A te furteczki niedwuznaczne spowodowały, że dzisiaj jesteśmy gotowi. Niech ciało, niech cię szczerze, niech ciało, niech szczerze cię. Nasze dziewięć na przykład mówi, jak cię, dusza. Myśmy wszystko, myśmy zatracili już cały wymiar dualizmu naszego człowieczeństwa. Przeniesiono nadprzyrodzoność na byt, na ciało. Stąd nie wierzycie już w niebo, w piekło. Ustawiono super ofertę, wszyscy do nieba. Wszystkim to odpowiada. Dlatego od zakończenia objawień Garabandal w kościele jest przeprowadzona perfekcyjna operacja, którą trzeba nazwać bez skalpelu. Nie jest to operacja już, tylko zabieg. Że nie, wam się wydaje, że ran nie ma. Tego nie widzicie. Dlatego też cały czas się mówi w kościele o nowej ewangelizacji, o zmianie stylu duszpasterstwa. Dowodzą mi meldunki zachodu. Za każdym razem, kiedy jest spotkanie kapłanów w Wiedniu, w Niemczech, cały czas się mówi o zmianie duszpasterstwa, ale akcent jest na łączenie parafii, na sprzedawanie i dobrze sprzedać. Czyli cały czas się jest przy brzuchu, a nie ma żadnej oferty w kierunku Boga, żeby zaangażować się w wiarę. Jest tylko widzą wymiar duszpasterski w zaangażowaniu się w pieniądza. Dobrze sprzedać i żeby się nie urobił, moi drodzy ksiądz. Ostatnio, to byłem w Niemczech, w jednej diecezji, debaty, bo kapłani są przemęczeni. Mają po 3-4 dziennie, więc reforma duszpasterska jaka? Że te cztery kościoły dalej będą, ale w każdym z nich będzie raz w tym miesiącu msza święta. Czyli kapłan nie będzie miał 4 msze w niedzielę, tylko 4 na miesiąc. Widzieliście, co wymyślili? Czy rozumiecie ten trik? Dalej pozostało 4. Tylko już teraz kapłan nie jest zmęczony. Za 5 lat wpadną na pomysł, że to będzie raz na kwartał, podzielą rok na dekady, bo on jest zmęczony. Czyli już w Niemczech kapłan nie będzie miał 4 przy niedzielę, będzie miał 4. Ale raz, ale na miesiąc. Nie co tydzień. Czyli w danej parafii była w pierwszym msza, w następnym kościółku będzie drugą. Jak myślicie, przyjdą ludzie? To dopiero będzie szybkie struganie. Mamy tu naszych gońców z Irlandii, rycerzy. Najwięcej Irlandczyków, kapłani to wszyscy, bo to oni są troszkę opóźnieni w dewastacji, jak i Polska. Wiecie, kiedy najwięcej na mszach jest Irlandczyków na niedzielę? W sobotę wieczór, pełny kościół. No bo w niedzielę wszyscy idą na mecz i na piwo. W Dublinie. Więc zmienia duszpasterstwa. Mecz piłkarski zmienia optykę kościoła. A jak wymyślą w sobotę wyścig koni? Panie Józefie, to w piątek. Proste, no rozumiecie, nie? Przypominam ten mechanizm. Mam kuzyna we Francji. Pierwszy był zachwycony, jak przyjeżdżał w latach 70. My tu za wsteczni, tam jest otwarcie na ludzi, żeby w sobotę jedna wieczorna, żeby to wypoczął bardziej. Za 10 lat przyjeżdża, u nas to jest otwarcie, msza święta niedzielna, już jest piątek, żebyśmy mogli mieć weekend. Ale skrócili godziny pracy, więc już się piątek kończy. W południe przyjeżdża znowu, u nas to jest kościół otwarty. Msza niedzielna już jest we czwartek wieczór. W ciągu 30 lat pokazuję wam, z jakimi wiadomościami przyjeżdżał do mnie mój kuzyn. A jak już poruszał kwestię czystości przedmałżeńskiej, wy tego nie rozumiecie. Oni jak się dopasują, to trwają. Taka była ta teoria. A dziś wiemy, dopasuje się co miesiąc inną. Żaden przykład nie zniknął. To tyle tej analizy historycznej, abyście Państwo wiedzieli, w
jakich realiach się znajdujemy. Zaznaczam, nie musicie w ogóle przyjąć mojej koncepcji. Gdybym nie był historykiem, nie ma szans, żebym tak myślał. Bo mogę wziąć tylko fakty. Dzieci, to się patrzy na głębie. To się latami pracowało, słuchało studentów, egzaminy, lektury. To się dzisiaj składa. To jest tak perfekcyjnie ułożone. Także przypominam, dzisiaj macie Kościół. Dzisiaj mówi, że nienaruszony kręgosłup. Tylko dla zwiększenia dyscypliny i jedności. Dlatego większość w ogóle nie widzi tego manewru. Czyli teraz chory po operacji tam tej bezskalpelowej, no nie widzi w ogóle, że mu to rozcięto. Że mu tam coś wycięto, on o tym nie wie. A jak mu to drugie wytną, to już przestanie żyć. Skąd chory wie, co mu przy takiej operacji bezskalpelowej tam wsadzono? Więc z nami tak się, moi drodzy, dzieje w wymiarze współczesnego Kościoła. Teraz już przechodzę do wyjaśnienia zagadnień ekstaz, abyście Państwo mieli pełną świadomość tego, co się, moi drodzy, tutaj działo, a później, abyście zrozumieli to wieczorne orędzie Matki Bożej przekazane nam na tym, moi drodzy, miejscu. Tu pewne wyjaśnienia o marszach ekstatycznych, czyli które przekraczają normalną statystykę na Ziemi. Statystykę, to myślę, równowagę, chodzenie. Bo idąc po ziemi, każdy z nas dotyka równo nogami. Jak ktoś wydyni do przodu, a źle się oprze rękoma, to ma połamane ręce. Posilnie się nogi polecą do przodu, wpada w tył. Ma rozwaloną głowę. Najczęściej jak trafi na kamień, to zaraz trup. A jak oprze się ręcami, no to ma obydwie w gipsie. Więc statystyka ruchu, zachowania, Państwo wszystko wiedzą. A tu są jakieś ekstatyczne, czyli poza statystyką ziemską zdarzenia. Tu nasza autorka opisuje różnych świadków, różne opinie i najpierw robi pewne jakby wyjaśnienie tych zdarzeń, a później przejdę do różnych szczególnych zjawisk, abyście zrozumieli, co się wtedy działo. Tu autorka pisze, że w lipcu około 16 święto Matki Bożej z Karmelu rozpoczęły się marsze ekstatyczne. Czy to jest logiczne? Skoro przyszła z szkaplerzem, to u Boga zawsze jest pewna logika, żeby pokazywać pewną ciągłość. Przy 16 lipca 1961 rozpoczęły się te marsze. Czyli jest to miesiąc od trwania objawień. Po południu w tę niedzielę cała wioska i wielu przybyszów odmawiało w kościele różaniec. Przy końcu różańca dwie dziewczynki, Conchita i Loli, wyszły z kościoła już w ekstazie. Majestatycznym krokiem skierowały się na Kaleila, miejsce tylu objawień. Tu zaraz przypominam, bo nie podałem. O 12 my musimy iść już na nasze spotkanie, czyli tutaj spacer po wsi z miejscowym przewodnikiem. Czyli w pół do, uderzcie mi, że w pół do 12 kończę. Żebyście się przebrali i żeby już o 12 punkt wychodzimy od domku ze wszystkimi naszymi gabarytami, panie Zbysiu, rycerskimi, państwo ubrani, żeby później już tu nie wrócimy po tym zwiedzaniu. Dopiero wrócimy za 3 godziny na obiad, na 15. A msza? W międzyczasie msza? A wy umiecie trzymać język za zębami? Was by wziąć do konspiracji w czasie II wojny światowej. Zapewne by Niemcy w sekundzie wszystko wiedzieli. Przypominam, wielu z was ma mnie za durnia, bo chcecie wszystko wiedzieć. Wszystko wam opowiadam, a opowiem wam, co się wczoraj wydarzyło wieczór, żeby zrozumieć, ile ja muszę mieć cierpliwości.
Idę po spotkaniu. Z szacunkiem do moich wiecerek, jedna po drugiej proszę księdza, mam tu intencję. Czy ksiądz na dziś ma wolną intencję, bo ja bym zamówiła intencję? Trzy dni mówimy o zbiorowym szat, czytam intencję, ogłaszam. Uczę was, trzymcie język za zębami. Czy ja muszę wszystko mówić? Wy macie miłosierdzie? Idzie transmisja, cokolwiek, wszystko wy wybracie. A żebyście wiedzieli, że jeśli idzie o rozpracowanie naszych grup, to przeciwnikowi mówię, wszystko wam powiedzą w telefonach, w mailach, kukajcie gdzie chcecie, zanim ja coś ruszę, to oni wszystko powiedzą. Także mam tak tajemno, jakby tu było składać wam przysięgę na wierność, na zachowanie tajemnicy, najpierw musiałbym, jakbym wkładał na przysięgę, to musiałbym powołać komando egzekucyjne, że złamie się na świecie. Żebyś wiedział, nie? Musiałbym najpierw powołać komando i od razu kilkunastu uszczelnić. Nie da się inaczej. Czasami osłabiać się. Podaję, jak się ubrać, bierzemy wszystko. Da. No i zaczyna się. Jesteście w stanie wyrwać mi wszystkie bebety. Nieprawdopodobne dzieci. Znacie moją pobożność w pewnych punktach i wy macie problem. Ale diabeł wie, gdzie mnie uderzyć. Jest mistrzem świata, wiecie co dzień. Dlatego teraz rozumiecie, że mój dramat na czym polega. Nic nie mówić. Jak w danym zdaniu wydasz polecenie, a są dwa hasła, że mamy śpiewać, byś prosił, co zaśpiewać, zaśpiewają co innego, bo było śpiewać. Już tego drugiego nie słyszą co. Teraz rozumiecie mnie, co ja przeżywam ja z grzebieniem dzieci. Co przeżywam dowodząc? Stoisz, pokazujesz, te drzwi zamykamy. Biorę patyk. Ćwiczą przy mnie. Tak na noc zrobimy. Rozumiecie, przysiędza? Tak, to jeszcze raz. Te idę wieczór, drzwi zamknięte. A miała być szpara. Robili godzinę przede mną, ćwiczyłem z nimi ten punkt. Jak się okoci, proszę księdza, koza, czy to okienka tak zamknięte, bo matka rodzina zapalenie i zdechnie z małym. Tak, rodzina. Ile? Jest. Wszystkie okna pozbierane, razem z ziemi. Wszystkie w drugą stronę. Do powiedzenia do waszych takich pomysłów. I wy mówicie, księże, dzieci jestem na cuda cierpliwy. Na cuda. Doszliśmy do Kaleila, miejscu w tyle objawie. Tym razem jednak nie zatrzymały się tam. Ogromnie trudno było za nimi nadążyć. Bardzo wielu było takich, którzy z tego zrezygnowali. Jednak komuś się udało i osoba ta zdaje relację. Jest to Oretto Lorenzo, kierowca, który przybył do Galavandal po raz pierwszy, towarzysząc młodszej córce markiza Paledo. Stał się niespodziewaniem jednym z pierwszych świadków tej pierwszej ekstazy. Podaję teraz tu autorka kilka szczegółów z relacji tego Oretto Lorenzo. Czytam dokładnie. Nie unosiły się, jak to czasem mówiły osoby widzące je z daleka lub w półmroku. Nie unosiły się. On to pisze już z perspektywy czasu, bo są już inne relacje o ekstazach, ale on opisuje to, co widział i przy okazji zbija innych, którzy dopisują cudowne rzeczy, się unosiły, że nie. One tak jakby dotykały ziemi. On tam napisze, że jakby jej ich nogi miały oczy. Że było dotknięcie skały czy krzaka. Widziałem. Ale nikt nie miał podcięcia. Oni leczyli, tłukli kolana, nogi. Natomiast dzieci w tych ekstazach przemieszczają się w sposób przedziwny. Czyli jak ktoś z Państwa oglądał filmy kosmiczne, to te statki kosmiczne gór, jakby szły przy samej Ziemi, a one pomijały te przeszkody.
nie unosiły się. Mogłem to dobrze stwierdzić, ponieważ byłem blisko nich w czasie całego marszu. Ich stopy opierały się o podłoże, ale w sposób, którego nie umiem wyjaśnić. Wydawało się, że ich stopy mają oczy i widzą, gdzie należy stanąć. Cały czas trzymały głowy podniesione wysoko, patrząc w niebo. To jest bardzo logiczne, bo kiedy wam będę wyjaśniał słowa Matki Bożej wieczorem, to to zrozumiecie. Matka Boża będzie mówiła, my mamy cały czas patrzeć w niebo. Bo my jesteśmy tak wygodni, że ja bym chciał z Matką rozmawiać, żeby Pani była, Matko Boża, tu gdzie Pani jest. O, to jest. Natomiast tak, to już dla mnie jest utrudzone. To już nie do przyjęcia przez współczesnego człowieka, żeby ja musiał w górę patrzeć, ja się musiał męczyć, moje szlachetne kręgi naciągać. Tak, w taki sposób. Później masaż, lekarz, opinie lekarskie, no i Kościół musi płacić rentę, bo w czasie wizji naciągnęła głowę. Więc to podaję, żeby Państwo, on to pięknie opisuje, najbardziej wiarygodna relacja. Wcale nie potykały się. Mimo wielu kamieni i skał wystających na drodze, mimo tylu zarośli i cierni w ostatniej części wzniesienia, kroczyły lekko, z łatwością, rytmicznie. Sposób chodzenia, którego nie można opisać. Pisze autor, który wtedy za nimi biegł. Upadłem wiele razy i potykałem się bardzo często, chociaż byłem wówczas mężczyzną młodym i silnym. Spocony i dyszący, utrzymywałem się wciąż na ich wysokości. Nie chciałem nic stracić z tego cudownego wchodzenia na wzniesienie. Kiedy dotarły na szczyt, upadły na kolana przed jedną z pini, jakby ktoś postawił je tam delikatnie. Pozostały na kolanach dosyć długo, modląc się, rozmawiając, uśmiechając. Trudno było uchwycić to, o czym mówiły, z wyjątkiem kilku oderwanych słów. W czasie spędzonych przy piniach mogłem sobie lepiej uświadomić, jak niezwykły był śmiech dziewczynek w czasie ekstazy. Śmiały się z całej swej duszy. Nie miało to nic wspólnego z tym, co nazywamy czasem śmiać się od ucha do ucha. Są bardzo istotne, moi drodzy, stwierdzenia. Dlatego on to cudownie opisuje, żebyśmy zrozumieli, że na tą ekstazę nie możemy przenieść żadnej naszej rzeczywistości. Bo nasze doświadczenia tu na ziemi, choćby w śmiechu, moi drodzy, nic nam nie dają, bo przypominam powiedzenie, poznasz głupiego, pośmiechu jego. Zapamiętaj sobie. Poznasz głupiego, pośmiechu jego. Dlatego tu jest rozróżnienie śmiechu duchowy, a śmiech od ucha do ucha. Bardzo jest ta cenna relacja, bo to pisze mężczyzna. I to jeszcze młody, czyli nietrafiony dewocją, realnie patrzy, facet, który jest odpowiedzialny, bo jest kierowcą jakiejś córki markiza. Czyli świadomość razy dwa, czujności i bezpieczeństwa. Wydawało się, że przepełnia je wewnętrzna radość. Sądzę, że były napełnione szczęśliwością, jakiej nie znamy. Zejście ze wzgórza piniowego przebiegało mniej więcej tak samo jak wejście. Wszystko zakończyło się przed drzwiami kościoła. Kiedy dziewczynki oprzytomniały, mogłem bez trudu stwierdzić, że nic sobie nie złamały, nie ma żadnych zranień ani na nogach, ani na kolanach, choć wiele razy upadały nagle na kolana, na kamieniste podłoże w Kalela, jeśli nie był to cud, niech spróbują mi to wyjaśnić najmądrzejsi. Bo on też tu robi analizę już z wielu swoich doświadczeń, kiedy, moi drodzy, przybył na to, moi drodzy, miejsce. Tu jeszcze z tych spotkań z Matką Bożą dopowie, do tego może dojdę, że, moi drodzy, nawet chodzi o matczyność. W czasie tych ekstaz
wspominamy dzieci, że się bawiły z Matką Bożą w chowanego. Dwie się schowały, dwie się szukały. To jest dla jeszcze pokazania wymiaru matczyności. Są to jeszcze dziewczynki w tym wieku, że się lubią chować. To dzieci, dyskomoto w naturze. Moja Maria do mnie tu się woła, wujek, szukaj mnie, jesteś, poduszkę będzie, pod stół, więc muszę się bawić i udawać, że nie widzę, nie nogę wkładam pod łóżko. Nie zobaczyłeś mnie jeszcze!